Cześć wam, witajcie. Dzisiaj idziemy do muzeum. Właśnie tutaj. Ale wejdę, zapytam się, czy pozwolą mi kamerować. Jeżeli tak, to witam was zaraz ponownie. Tak wygląda wejście do środka. Ładnie to się prezentuje. Witajcie, a więc jesteśmy już w muzeum. Nagrywam. Dostałem pozwolenie na nagrywanie. I przejdźmy sobie, jak to tutaj wygląda. Tak jak widzicie. Pomału będziemy chodzić. Więc ruszamy. W pierwszej kolejności tutaj. Zobaczcie, jakie stroje. Starej epoki. Dosyć ciekawe, jak to wygląda. Zobaczcie tutaj. Starodruki jakieś. Czepeczki. Stare, stare ubranie. Wejdę troszeczkę. Tutaj. Spójrzcie. Świetnie to wygląda. Tak to wyglądało kiedyś. Jaka czepeczka. A to damska. Widzicie? Cieszę się, że dostałem pozwolenie na nagrywanie, ale powiedziałem, trochę skłamałem, bo powiedziałem, że to jest dla mnie. Ale to nic. Myślę, że jak trochę zrobię reklamy na muzeum, to nikt się nie pogniewa. A tu przybory. Patrzcie, jak to wygląda. Trzewiki, buty. O, i zwierzątka. I tutaj. Dosyć ciekawe. Lubię historię. Więc idę do muzeum. Dla mnie też jest jakąś ciekawostką. Mówię cicho, bo nie chcę robić hałasu, bo jesteśmy w miejscu kulturalnym, aby przechodzimy dalej. Teraz tutaj. O, regiment. Zobaczcie. Waterloo. Jak to wygląda tutaj? Łóżko. Krzesełko, jakie starocie. Zobaczcie. Coś pięknego. Ameryka. India. Jaki nóż. Ale czapy mieli kiedyś. Szok.
I tutaj. Honorary Regiment Color. Tak to wygląda. Napoleon. Honorary Queen Color. Królewski kolor, korona. Przechodzimy dalej. Co tutaj jest? O, bębenek. Stare szable. A co to jest? Nawet nie wiem. Afryka. Tylko Givera. Nawet naboje. Tak. Nieźle. O, mamy i broń. Chyba po to najnowszo. XIV-XV, XIV-XV, XIV-XV. Przejdźmy dalej. A tu wojna. Jakaś muzyczka gra. Pierwsza wojna światowa. Zobaczcie. Wow. Nieźle. Przychodzimy tutaj. A to już druga wojna światowa chyba. Ulmia. Italii. To jest dosyć ciekawe, bo pewnie Polacy też podobną bronią walczyli we Włoszech. Także wszystko możliwe, że byli tak uzbrojeni. Korea. Zobaczymy z tej strony. Normandia. O, zestaw medali. Jak to wygląda tutaj. I tutaj.
Co tutaj mamy? Irland. Bośnia. 94. To już nasze czasy. A, i Kałasznikow. Widzicie? Kałasznikow. Nieźle. Afganistan. Ciekawego nie ma. Przejdźmy tutaj. O, tu coś starego. Jakieś wazy, nie wazy. Nie wiem, co to jest. Przejdę, bo sfilmuję. Jak to wygląda. I obrazy, obrazy. Przede wszystkim obrazy. Jakieś głowy. Artystyczne. Artystyczne rzeczy. Obrazy. A to pewnie z Chin. Ciekawe eksponaty. Idziemy dalej. Zobaczymy, co jest dalej. Wow, jakie ubranie. Co to jest? Jej królewskie mości. Jaki bagnet, widzicie? Ja cię kręcę, jaki duży. Tak to wygląda. Co my tu mamy jeszcze? Jakieś stare druki. Historia antykwariatu w Halifaxie. Nieźle. Takie to rzeczy. I coś takiego. Tu już się zbliżcie. Zobaczymy, co tutaj. Jakiś kościółek. O! Kaplica. Nieźle. Zobaczmy, co to jest. Zabawki. Stare zabawki. Pewnie wszedłem już w jakieś inne muzeum. Pewnie są połączone z sobą. Także przyszedłem od rzeczy, że tak powiem, od wojen światowych do jakieś inne muzeum. No ale nic. Zajrzyjmy tutaj, co jest. O, bardzo ciekawe. Patrzcie. Jak to wygląda? Don't panic. Hehe.
Proszę bardzo. Zobaczmy stare mundury. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że słyszysz tę muzyczkę. Nieźle. Przejdźmy dalej. Się pogubiłem w tych pomieszczeniach. Zaraz stąd nie wyjdę. A tutaj już byłem. Czyli słuchajcie, wszystko prawie przeszedłem. Pójdziemy jeszcze w inne miejsce. Tutaj. Tutaj przede wszystkim obrazy, jak widzicie. Obrazy, sztuka. Coś pięknego. I to słuchajcie, chyba będzie wszystko. Zaraz zobaczymy, co to jest. Listy pracy. To nas nie interesuje, ale sfilmuję. Dobrze. Super. Wychodzę. Tak to wygląda. No i będę was żegnał. Dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, cześć.